Wymiana magazynka bez odzysku. Czyli nie mamy czasu tutaj na pieprzenie się, po prostu musimy jak najszybciej wymienić magazynek. Czyli wypinamy, podpinamy drugi i działamy. Oczywiście, pracujemy na bezpieczniku, broń cały czas zabezpieczona. I jedziemy ćwiczenie. Lokalizacja celu. Cel zlokalizowany, wydajemy komendę albo nie wydajemy, podnosimy karabinek do góry, odbezpieczamy w międzyczasie i prowadzimy ogień. Bam, karabinek nie strzela. Zabezpieczamy w tym czasie. Wypinamy magazynek, druga ręka idzie po magazynek do wymiany, podpinamy, uderzamy, zwalniamy zamek do przodu, odbezpieczamy i prowadzimy ogień. Ot cała filozofia. To samo, wymiana magazynka bez odzysku, tylko schodzimy z karabinkiem pod pachę. No, jest to dużo wygodniejsze, bo przy tej, jeśli będziemy zmieniamy, jest bardzo blisko, nie mamy czasu, nie możemy się gdzie wycofać, ten karabinek mamy w wysokiej gotowości, po to chociażby, żeby nie dać przeciwnikowi informacji, że coś się z naszym karabinkiem dzieje nie tak. Czyli tu jednak to wszystko, mimo to, że on jest krótki, waży, ciąży, no i jest ciężko, jest po prostu ciężko. Także tak to wygląda. Czyli teraz jest dalej oczywiście bezpiecznik, karabinek zabezpieczony. I co? Dalej, lokalizacja celu. Odbezpieczamy, oddajemy strzał, karabinek nie strzela. Co robimy? Zabezpieczamy broń, praca na bezpieczniku cały czas. Wypinamy magazynek, chowamy karabinek. No, nie mam tego, muszę sobie włożyć magazynek. Wyjmujemy magazynek, obserwując przedpole, nie tu, nie gapimy się, obserwując przedpole. Dopinamy magazynek, dobijamy, uderzamy w zamek i wychodzimy z powrotem na cel i prowadzimy ogień. Odbezpieczamy, prowadzimy ogień. Jest to na pewno dużo dłużej to się schodzi niż tu tylko samo podniesienie karabinka do góry. No i tyle.